Po ukończeniu szkoły podstawowej zaczęłam naukę w Liceum Pedagogicznym w Lublinie. Na początku drugiej klasy, niestety, musiałam przerwać naukę. Okazało się, że mam grzybicę skóry na głowie. Zaczęłam więc leczenie w klinice dermatologicznej w Lublinie. Następnie pani doktor skierowała mnie do izolatorium przeciwgrzybiczego w Tuli Głowach. Leczenie polegało na tym, że usuwano nam wszystkie włosy. Następnie pod koniec leczenia zaczęły nam się pojawiać, po prostu wyrastały nowe włosy. Pewnego dnia mierzyłam sobie włosy linijką i chciałam sprawdzić, czy mi już duże urosły. Zakład ten leczniczy prowadziły siostry służebniczki. Właśnie nadeszła siostra Władysława, nasza pielęgniarka. Popatrzyła na mnie i zapytała, dlaczego ty te włosięta tak mierzysz i mierzysz? Idź do zakonu, włożysz sobie głowę pod czepek i nikt nie będzie widział, czy ty masz włosy, czy nie masz. Wtedy siostry miały inne stroje. Zapytałam, ja mogę iść do zakonu? Tak, powiedziała siostra, możesz, ale musi cię pan Jezus powołać. Zapytałam, jak to pan Jezus może powołać? Przecież nie chodzi teraz po świecie i nie woła. A siostra Władysława chodzi, chodzi i woła, tylko trzeba słuchać. Zaczęłam więc nadsłuchiwać. Siostry bardzo mi się podobały, praca sióstr też, i bardzo chciałam, żeby pan Jezus mnie powołał. Najczęściej szłam do kaplicy, oczywiście zawsze się obejrzałam, czy nikogo nie ma, i prawie pół szeptem w stronę tabernakul mówiłam: Panie Jezu, czy ty mnie wołasz? Zawsze była cisza. Pod koniec mego leczenia pani doktor powiedziała, możesz już wrócić do szkoły, ale ja bardzo pragnęłam, żeby pan Jezus mnie powołał. I stało się coś cudownego. To było chyba kilka dni przed moim opuszczeniem zakładu. To była sobota, godzina dosyć późna może 22, może 23. Zaczynam wprost błagać Pana Jezusa. Panie Jezu, powiedz mi, czy Ty mnie wołasz, czy nie? Bo jeżeli wołasz, to nie wrócę do szkoły, tylko od razu pójdę do zakonu. A jeżeli nie, no to wracam do szkoły. I usłyszałam, jak to się stało, nie wiem, ale dosłownie usłyszałam: Chcę, abyś była zakonnicą. Wstałam więc szybko z łóżka, bo zobaczyłam, że jeszcze w izolatce świeci się światło. Zapukałam, była tam siostra honorata, nasza druga pielęgniarka. Stanęłam na progu i powiedziałam: Proszę, siostry, ja chcę iść do zakonu. Siostra podeszła do mnie, dotknęła mojego czoła ręką: Czy nie mam gorączki? Ja powiedziałam: Proszę, siostry, ja nie mam gorączki, ja chcę iść do zakonu. Ale siostra powiedziała: Przecież w piżamie tak nie polecisz do zakonu teraz jest noc, więc trzeba spać. Nie pamiętam, czy do rana dospałam, ale rano po rozmowie z siostrą przełożoną, Napisałam prośbę do matki generalnej do starej wsi i otrzymałam odpowiedź Jeżeli skończysz szkołę i będziesz zdrowa, to cię przyjmiemy. Więc prędko wróciłam do szkoły, drugą klasę zaliczyłam, ale jeszcze przede mną były trzy lata nauki. Ciągle pamiętałam o moim powołaniu. Modliłam się często w katedrze w Lublinie, tam jest cudowny obraz Matki Bożej Płaczącej, ale nasza klasa była koedukacyjna, byli tam też chłopcy, więc często myślałam też o małżeństwie. Praca nauczycielki bardzo mi się podobała, miałam kontakty z dziećmi, miałyśmy już lekcje w szkole ćwiczeń. A jeszcze pod koniec mego pobytu w liceum, moja pani profesor od pedagogiki, która jednocześnie była asystentką w Uniwersytecie Marii Kiry-Skłodowskiej, powiedziała mi, że mogę iść na studia pedagogiczne, ona mi to załatwi, bo jestem asystentką. Dostać się wtedy na studia to był cud w Mediolanie. A więc stanęły przede mną takie trudne wybory: co wybrać zakon, nauczycielka czy studia. Zrobiłam więc trzy losy. Napisałam: zakon, studia, nauczycielka. Przeżegnałam się, pomodliłam się i powiedziałam: Duchu Święty, Panie Jezu, żeby tylko nie zakon. Wyciągam pierwszą karteczkę, czytam zakon. Nie, nie, panie Jezu, położyłam do tyłu, pomieszałam, jeszcze raz wyciągam. Wyciągam zakon. I trzeci raz był zakon. Odebrałam to jako znak pana Boga, że mam iść do zakonu. Matura była w czerwcu, a ja już we wrześniu byłam w zgromadzeniu w Starej wsi. Moje pierwsze lata zakonne, pierwsza placówka to była praca z dziećmi w Liszkowie koło Kalisze jako wychowawczyni. Następne moje lata w zakonie to praca katechetki, a więc kontakt z dziećmi. A żeby było jeszcze piękniej, Pan Bóg przed moim przejściem na emeryturę... Posłał mnie do szkoły podstawowej, którą nasze siostry założyły w zakładzie leczniczym w Tuligłowach, tam gdzie się przedtem leczyłam, i pracowałam przez 6 lat jako prawdziwa nauczycielka. Emeryturę dostałam też nauczycielską, A co ze studiami? Więc nie śmiałam prosić moich przełożonych, poślijcie mnie na studia, ale Duch Święty chyba im to podpowiedział, bo moja matka prowincjalna powiedziała mi: wiesz, pójdziesz na filologię polską i będziesz uczyła się w katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Bardzo się z tego ucieszyłam i skończyłam te studia, i co się okazało? Pan Bóg spełnił wszystkie moje pragnienia. Cóż dzisiaj mogę powiedzieć, Boże, jesteś cudowny i wspaniały. we